14 Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego, gdzie dzisiaj prezes Rady Ministrów, pan Mateusz Morawiecki. Właśnie na naszych granicach, na granicach litewskich, granicach polskich, zatrzymują się najróżniejsze hybrydowe ataki, które obserwujemy od 2 lat. Rosja i Białoruś zresztą zwiększają napór na granicę, zwiększają liczbę swoich prowokacji i musimy mieć świadomość tego, że liczba tych prowokacji będzie rosła. Rozmawialiśmy o tym z panem prezydentem wcześniej. Jest to obserwowane na terytorium Litwy. Wiem również, że jest obserwowane na terytorium Łotwy. I widzimy to także u nas. Tak się będzie właśnie działo. Na tym polegają prowokacje, na tym polegają intrygi, knucie ze strony Łukaszenki, Putina. I na tym polegają działania operacyjne po ich stronie, żeby zdestabilizować, żeby zasiać ferment, chaos, niepewność i jednocześnie pokazać słabość wschodniej flanki NATO wszystkim naszym partnerom w NATO.